No właśnie, no późna godzina, pogoda w sumie ciężka, warunki ciężkie. Tak. Jak się grał koncert? Był to jeden z najprzyjemniejszych koncertów w moim życiu, ponieważ ja mam świadomość tego, że ta grupa ludzi, która dzisiaj przyszła, na koncert, to byli ci, którzy chcieli naprawdę zobaczyć ten koncert, ci, którzy chcieli posłuchać, wejść na chwilę do mojego świata. Więc ja dałam z siebie dzisiaj naprawdę bardzo dużo i mam nadzieję, że publiczność to czuła i czuła moje oddanie i moją miłość. Ja mam ogromny szacunek dla moich fanów i bez względu na to, ile osób jest pod sceną, zawsze daję z siebie więcej niż wszystko. W pewnym momencie zabrakło prądu, tak. A to mi przeszkadzało w sumie. No mi zupełnie nie. Zdarzało nam się to już kilka razy. Ja absolutnie w takich momentach nie opuszczam sceny. Zostaję z publicznością, wychodzę bliżej publiczności i nawiązuję ten kontakt taki bardzo bezpośredni. I dzisiaj też przez ten moment krótki mi się to udało. Nawet już chciałam rozkręcić imprezę Unplugged, ale wtedy prąd nam pozwolił kontynuować koncert. No i wszystko działo się dalej. Był to naprawdę bardzo ciekawy wieczór. Mam takie ciekawe pytanie, bo pan na jednym z swoich koncertów w Bolesławcu w tamtym roku i tam jest taki wielki napis wolność. Czym jest dla ciebie wolność? Czym jest dla mnie wolność? Ja się czuję wolna. Czuję się wolna, bo dla mnie najważniejsza jest taka wolność psychiczna i nieobciążanie samej siebie, bo wydaje mi się, że my mamy taką naturę, że bardzo często sami sobie tworzymy jakieś problemy i sami się czymś obarczamy, a tak naprawdę trzeba zapomnieć o porażkach, wyciągnąć wnioski i iść dalej. I ja się tego powolutku, ale bardzo intensywnie uczę i jest mi coraz lżej i czuję się coraz bardziej wolna w moim życiu. Jasne, nie będę ci bardziej męczył dzisiaj. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję.